Rzadko zdarza się tak, że indykowi od niewielkiego studia udaje się połączyć tyle gatunków za jednym zamachem. I patrząc na to z takiej perspektywy, to Blasphemous jak najbardziej dają radę, ale zawsze znajdzie się jakieś ale. Chodzi mi o to, że platformówkowa część gry okazuje się być zabójczo precyzyjna. Zacznijmy od tego, że nasza postać nie nabiera momentum podczas ruchu, więc dystans, jaki może pokonać, jest wartością stałą. To pierwszy element tej frustrującej układanki. Drugim z nich jest wcześniej wspomniana precyzja. Podłoże, po którym skaczemy, nie zawsze posiada ten sam punkt zaczepienia, który znajdziemy na krawędziach platform. I po czwarte, aby ponownie podjąć walkę z danym segmentem, musimy przejść tę samą drogę co poprzednio, a jej długość zależy już od tego, w którym miejscu zrobiliśmy checkpointa. Checkpointy działają identycznie jak soulsowe ogniska. Odnawiają nasze życie, uzupełniają leczące flakoniki i przywracają wrogów do życia. Pierwsze kilka powtórek jest jeszcze ok, bo uczymy się patternów, znajdujemy coś nowego albo wybieramy inną trasę. Aż do pewnego razu dochodzimy do momentu, w którym okazuje się, że powtarzamy tę samą sekwencję kilkanaście razy. Głównie za sprawą malutkiego potknięcia, którego rezultatem jest spotkanie pierwszego stopnia z mościkującymi panami. I gdybyście powiedzieli mi teraz get good, to nawet bym was zrozumiał. Tylko najpierw wyłączyłbym Blasphemous, a następnie zagrał w grę, której połączone mechanizmy nie powodują u mnie frustracji od pierwszego wejrzenia. No ale okej, taka była wola twórców, ja ją szanuję, nie jestem fanem, ale szanuję. I teraz nasuwa się pytanie, czy pozostałe elementy gry są na tyle przyjemne, że warto się pomęczyć? Nawet jeśli mamy do tych kolców jakąś tam awersję. Ogólnie rzecz biorąc, to jednym z głównych celów, jakie przyświecają twórcom Metroidvanii czy platformówki, jest stworzenie zapadających w pamięć leveli. I muszę powiedzieć, że pod tym względem designerzy odwalili kawał dobrej roboty. Różnorodność poziomów Blasphemous przejawia się bowiem nie tylko w tym, jak zostały zaprojektowane od strony platformowej, ale i w smaczkach czy ogólnej prezentacji. W lodowej krainie nie można łapać za zlodowaciałe krawędzie. W bibliotece przestawia się regałowe drabiny, a w świątynnej miejscówce można oberwać łeb wielkim dzwonem. Każdy level ma swoje znaki rozpoznawcze i wymusza od gracza pewną zmianę rytmu, która rzecz jasna wychodzi nam na plus. Tak w ogóle to Blasphemous ma to do siebie, że jest grą niezmiernie rytmiczną. To znaczy nie da się przez nią przebiec. Czasami trzeba się zatrzymać, poczekać aż wiatr zawieje w odpowiednią stronę i dopiero wykonać kolejny ruch. Tak szczerze powiedziawszy, jestem zdania, że to właśnie takie drobnostki czynią świetnego level designera. Blasphemous przypomina Castlevanium. Chyba nie muszę się rozwodzić nad tym, że widać to jak na dłoni. Wszelkiego rodzaju znajdźki, poukrywane upgrade'y, przedmioty zmieniające nasze interakcje z otoczeniem. Metroidvania jak się patrzy i śmiałbym powiedzieć, że w najlepszym tego słowa znaczeniu. Pod tym względem moim faworytem był chyba quest Strudento, w którym musiałem pomóc mu w dotarciu do pewnego ołtarzyka. Ale co złego to nie ja, nie będę tutaj za bardzo spoilerował. W eksploracji jest też nutka soulsów, ponieważ duża większość lore została schowana w opisach przedmiotów. Zresztą po kilku godzinach grania odkryłem, że jeden z przedmiotów mógł być ulepszony do takiego stopnia, że zmieniał zakończenie gry. Oczywiście za pomocą jeszcze innego przedmiotu, który trzeba było zmienić w jeszcze inny przedmiot. Istna przedmiotocepcja. Przecudna sprawa, aczkolwiek wiem, że nie dla każdego. Niektórzy wolą, gdy podaje im się fabułę na talerzu i ja to kompletnie rozumiem. Też czasami siadam przed kompem po całym dniu i jedyne czego potrzebuję to leciutki odmurzacz. Starość mnie chyba dopada. Historia w Blasphemous jest w porządku, ale póki nie odkryłem tych lorowych zawiłości, to nie mogłem się do niej za specjalnie przekonać. Mknęła do przodu w tempie tak zawrotnym, że w tym czasie zdążyłbym wpaść na kolce, odrodzić się i ponownie wpaść na kolce. A tak na poważnie, to w tej grze po prostu zawsze jest coś do roboty. Sama historia staje się przy tym niczym innym jak dodatkiem w tle. Tylko po to, aby z czasem wyjść na pierwszy plan.
W ogóle to jestem pod wrażeniem tego, z ilu źródeł Blasphemous czerpie inspirację. Gra jest przesiąknięta chrześcijańską ikonografią oraz hiszpańskim folklorem. I z tego co zauważyłem oraz doczytałem, to mamy do czynienia tak naprawdę z mieszanką kilku religijnych poglądów. Wysuwam takie wnioski głównie dlatego, że niektóre maszkarony ni w ząb nie pasują do przypowieści naszych dalekich sąsiadów z Półwyspu Iberyjskiego. Ale za to nasza postać, znana bliżej jako pokutnik, nosi na głowie bardziej hardkorową wersję czapki biczownika, która nadal cieszy się popularnością nigdzie indziej jak w Hiszpanii. Wydaje mi się też, że mamy do czynienia z gotycką architekturą, ale nie będę wam mydlił oczu wyszukanymi słowami. Gdy mówiono o niej na lekcjach, to pewnie odsypiałem po nocce przy kompie, więc nie mam pewności co do swojej tezy. No i poza oczywistymi Soulsami czy Castlevanią znajdą się tutaj nawet i nutki ulubionego przez wielu Diablo. I mam na myśli nutki, bo soundtrack Blasphemous ma w sobie więcej klimatu jedynki niż Diablo numer 3. Lecz jest jeszcze jeden element, co do którego mam zadziwiająco mieszane uczucia. Do tego momentu nie mówiłem za bardzo o walce, ponieważ jest ona naprawdę metroidwaniowa. Nie mam tutaj na myśli nic złego, bo prędzej czy później każda metroidwania sprowadzi się do zapamiętania schematów i odpowiedniej egzekucji. No i właśnie pod tym względem Blasphemous nie zaskakuje ani trochę. Niby mamy to całe odpieranie ataków i wyprowadzanie kontr, ale za którymś razem człowiek nie czuje już tego uderzenia. Do tego świat, po którym się poruszamy, jest naprawdę spory, a dyskusyjne rozmieszczenie teleportów nie pomaga w jego eksploracji. Często przechodzimy przez te poziomy, odbębniamy schemat przy każdym kolejnym przeciwniku i lecimy dalej. Owszem, taka natura gatunku, ale nie zapominajmy, że Blasphemous to najpierw action platformer, a dopiero potem metroidvania. Nawet rozwój postaci jest stricte związany z eksploracją, a samych umiejętności nie ma wcale za wiele. Jedna linia upgrade'ów jest według mnie bezużyteczna, bo gra nigdy nie daje możliwości wyprowadzenia kombosa, jeśli nie potwierdzi trafienia w przeciwnika. Magia przydaje się raptem w kilku sytuacjach. Klatek nietykalności mamy tyle, co kot napłakał, a taki atak ze wślizgu ma przesadzone obrażenia przeciwko niemalże każdej maszkarze. Ten cały system to niby standard. Niby dobrze wykonany, niby potrafi zapaść w pamięć, ale fajnie byłoby mieć coś więcej, bo w pewnym momencie brakowało w tym wszystkim świeżego wyzwania. Nawet bossowie okazywali się banalni po jednej bądź dwóch próbach. No chyba, że poza takim jednym, który dał mi wciry kilkanaście razy. Szkoda, że zabrakło jakiejś super wersji potworów albo chainowania kontrataków jak w Sekiro. Bo summa summarum, robota nie jest nudna, aczkolwiek momentami całkiem żmudna. Słowem końca, Blasphemous osiągnęło co chciało osiągnąć. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Zostanie zapamiętane przez swoją ponurą atmosferę i potwornie ciężkie inspiracje. Przez to, że gra znalazła swoją kulturową niszę. Przez soundtrack, który mogę na razie spokojnie nazwać zwycięzcą tego roku. A że rynek action platformero metroidvanii jest ostatnimi laty przesycony, swoją drogą okropnie długa nazwa, to muszę powiedzieć, że wybicie się z tłumu zasługuje na tym większą pochwałę. Blasphemous to obowiązkowa pozycja dla fanów metroidvanii. Dla fanów action platformerów również, ale polecam zapakować zapas cierpliwości. Dla fanów dziur z kolcami też się coś znajdzie. Pozdrawiam wszystkich kująco.